Ulica Żywiecka i Krakowska w remoncie. InfoSUEZ to nowa aplikacja na smartfony ułatwiająca kontrolowanie terminów odbioru śmieci również w Bielsku-Białej. Bielskie Centrum Kultury na stulecie niepodległej Polski wydało płytę zatytułowaną Polskie Pieśni Patriotyczne, na której bielscy wykonawcy nagrali najbardziej znane i ważne polskie pieśni patriotyczne. Minął półmetek wakacji, tymczasem powoli zbliża się ich muzyczne pożegnanie. Park Linowy Dębowiec zaprasza wszystkich spragnionych emocji na wysokościach. Świetna zabawa gwarantowana. Ulica Żywiecka i Krakowska w remoncie. Ta największa drogowa inwestycja we wschodniej części miasta dopiero powoli się rozkręca. Na Krakowskiej prace rozpoczęły się na odcinku od granicy z Kozami w kierunku miasta. Na Żywieckiej zaś w pierwszej kolejności działania dotyczą infrastruktury podziemnej. Dopiero po zakończeniu tego etapu rozpoczną się główne roboty drogowe. To są inwestycje, które się rozkręcają. One mają szereg różnych uwarunkowań, trudnych, formalnych takich, ale też takich fizycznych, związane z tym, że uzgodniliśmy wcześniej z AKWO, że przed rozpoczęciem, przed wykonywaniem robót drogowych będą mieli czas na wykonanie swoich prac remontowych. Z różnych względów rozumiemy to, bo są to najczęściej obiektywne przyczyny. Prace te opóźniają się, w związku z tym też te roboty, które miały, drogowe, które się już miały rozpocząć, no też wejdą tutaj z małym falstartem. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że z kolei te wszystkie formalne rzeczy, które trzeba było przygotować, czyli nowe organizacje ruchu do zatwierdzenia, czy jeszcze uzgodnienia, czy z termą, czy z gazownią, czy właśnie z AKWO, są już za nami i wykonawca deklaruje, że na początku wchodzi tutaj na ten odcinek od Stojałowskiego przez wzdłuż stadionu i ulicy Rychlińskiego do PCK. To jest taki pierwszy odcinek, na którym te prace drogowe będziemy widzieli. Trochę inaczej wygląda sprawa z ulicą Krakowską. Prace już zostały rozpoczęte, przy czym są to na razie takie prace przygotowawcze, również wycinka drzew i również te wszystkie problemy, o których możemy przeczytać czy mówić. Tutaj często wkradają się różne nieścisłości i nieporozumienia. Rzeczywiście jest tak, że sporo tych drzew udało się wyeliminować z konieczności wycinki. Robiliśmy kilkakrotne weryfikacje tych założeń planistycznych. Niemniej są takie miejsca, gdzie tych drzew utrzymać się nie dało. I nawet to, że na dzień dzisiejszy często mieszkańcy nam mówią, no ale przecież ten istniejący krawężnik czy chodnik jest w takim miejscu, że to drzewo mogłoby zostać. No, trzeba pamiętać, że nastąpi korekta projektu, szczególnie w obrębie skrzyżowań. Tam nastąpi korekta łuków. Ten chodnik będzie przesuwany i trzeba pamiętać też o tym, czego nie widać, czyli o podziemnym uzbrojeniu, które tam już jest, a które trzeba jeszcze też przebudować. Więc większość tych lokalizacji jest związanych właśnie z tymi powodami. InfoSUEZ to nowa aplikacja na smartfony ułatwiająca kontrolowanie terminów odbioru śmieci również w Bielsku-Białej. SUEZ to globalna firma, działa w 70 krajach na wielu frontach, nas jednak interesuje nieco mniejszy zakres dotyczący segregacji odpadów. Chcąc ułatwić życie mieszkańcom miast, gdzie SUEZ odbiera odpady komunalne, firma wypuściła właśnie aplikację na smartfony przypominającą terminy odbioru spod domów i firm poszczególnych frakcji. Wystarczy pobrać program ze sklepu Google'a lub App Store'a, zainstalować w telefonie, uruchomić, wybrać odpowiednie miasto oraz dokładnie adres. Otrzymamy wtedy graficzną informację o terminach odbioru śmieci z wyprzedzeniem do końca roku. Aplikacja ułatwia także zrozumienie całego systemu segregacji, uczy sortowania odpadów, przypomina o płatnościach oraz zawiera informacje o działalności punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta. Zdecydowanie warto ją zainstalować w swoim telefonie. Bielskie Centrum Kultury na stulecie niepodległej Polski wydało płytę zatytułowaną Polskie Pieśni Patriotyczne, na której bielscy wykonawcy nagrali najbardziej znane i ważne polskie pieśni patriotyczne.
Jak napisano na obwolucie płyty, jest to mała cegiełka dodana przez miasto Bielsko-Biała do rocznicowych obchodów. Jest jednocześnie hołdem złożonym naszym przodkom walczącym w różnych epokach i na różnych frontach za ojczyznę. W nagraniu płyty udział wzięły zespoły działające pod patronatem Bielskiego Centrum Kultury. Bielska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Jarosława Grzybowskiego, Bielski Chór Kameralny pod dyrekcją Beaty Borowskiej oraz soliści Aleksandra Borowska, Sebastian Gabryś, Angelika Mazur-Dzida, Marta Świątek-Stanienda, Łukasz Talik, Paulina Wirska i Wojciech Golec na akordeonie. Pieśń już w niedzielę 12 sierpnia będzie można usłyszeć na Bielskim Rynku w ramach trwającego Lata z Kulturą. Bardzo się cieszymy, bo przychylność prezydenta Jacka Krybulta i dyrektora Bielskiego Centrum Kultury pana Władysława Szczotki doprowadziły do tego, że nasza 45-osobowa orkiestra miejska, reprezentacyjna nagrała trzecią płytę w Polsce, drodzy Państwo. Pierwszą płytę taką patriotyczną ma reprezentacyjna orkiestra z Warszawy, druga z Nowego Sącza, a my jako orkiestra niewojskowa, ale formacja wojskowa przy Miejskiej Orkiestrze Dętej nagraliśmy płytę patriotyczną, na której mamy 17 pozycji naszych pieśni patriotycznych, pierwsza rota, my pierwsza brygada, no i same hity. Okraszone jest to pięknym śpiewem chóru kameralnego pod dyrekcją pani Beaty Borowskiej oraz naszych bielskich solistów, którzy występują na rodzimej scenie, jak również to są już aktorzy z Warszawy, jak Łukasz Talik, który podkłada dubbingi do filmów i tak dalej. Prosiliśmy go o pomoc, chętnie przyjechał, zaśpiewał, także mamy piękną płytę i zapraszamy wszystkich na koncert 12 sierpnia. Na Starym Rynku, reprezentacyjna orkiestra Bielska-Białej, w mundurach i koncert pieśni patriotycznych. Minął półmetek wakacji, tymczasem powoli zbliża się ich muzyczne pożegnanie. Tegoroczne lato Bielskie Centrum Kultury oficjalnie żegna nieco wcześniej, bo 19 sierpnia na terenach obok hali pod Dębowcem. Wystąpią Sound and Grace oraz Ira. Obydwa zespoły zostały wybrane przez głosujących w plebiscycie Bielskiego Centrum Kultury. Zbliżanie się do końca wakacji, zbliżanie się do końca pory urlopowej, 19 sierpnia o godzinie 17 na placu obok hali pod Dębowcem wystąpią dwa znakomite zespoły, które nie ukrywam, że zostały przez internautów wskazane w naszym plebiscycie. Staramy się wypełnić prośby naszych internautów i muszę powiedzieć, że właśnie taki koncert 19 sierpnia o godzinie 17 się odbędzie. Rozpocznie go zespół Sun Grace. To grupa bardzo lubiana młodych wokalistów, śpiewająca różnego rodzaju muzykalowe i nie tylko utwory gospelowe. Natomiast drugim zespołem, który wystąpi na pożegnaniu lata, to zespół Ira. Znakomity, stary, lubiany, dobry zespół rockowy z znakomitą polską muzyką. I w ten sposób zakończymy lato z kulturą. Pożegnamy lato, wakacje i oczywiście porę urlopową. Park Linowy Dębowiec zaprasza wszystkich spragnionych emocji na wysokościach. Świetna zabawa gwarantowana. Park Linowy Dębowiec to jedna z najliczniej odwiedzanych atrakcji Podstocza Szyndzielni. Zawiaduje nim miejska spółka Zjad, a sam park wchodzi w skład kompleksu kolei linowej na Dębowiec. Po linach rozwieszonych na drewnianych słupach wspinać mogą się już nawet trzylatki. Najtrudniejsze trasy zarezerwowane są jednak dla starszej młodzieży i dorosłych. Jedna z tras zaliczana jest do najtrudniejszych w kraju, a sam park jest obiektem o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. System asekuracji nie pozwala bowiem na jednoczesne wypięcie się z dwóch karabinków. Instruktorów na co dzień jest trzech, weekendy jest nas czterech. Trasy są trzy, w zależności od poziomu trudności, zielona, niebieska i czerwona. Jest też trasa dla maluchów. Trasa dla maluchów kosztuje 15 zł i można chodzić cały dzień od rana do wieczora, a trasa zielona, niebieska, jak i czerwona kosztują po 18 zł za przejście. Jest tu też jedna trasa wybitnie podobno trudna, taka dla tych, którzy już gdzieś coś ćwiczyli, bo zwykły laik może mieć problemy z przejściem. Tak, trasa czerwona jest bardzo trudna, wymaga bardzo dużej siły.
I rzeczywiście laicy mogą mieć lekki problem, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego. Wśród atrakcji m.in. diabelskie wahadło dla prawdziwych orłów. Ura! Działa na zasadzie trochę huśtawki, wywozimy klienta do góry, no i jak na huśtawce po prostu leci tam i z powrotem.